Dead End Cerberar Vortex to gra, która trafiła na mój komputer dość niespodziewanie. Jej producentem jest małolitewskie studio Membranos i jest to jego pierwszy komercyjny tytuł. Zapowiada się to dość obiecująco, bowiem mamy do czynienia z surrealistycznym labiryntem. Schodzimy w głąb własnej podświadomości, aby zebrać rozbite fragmenty duszy. Niestety dalej nie jest już tak różowo. Mamy tutaj do czynienia z grą logiczną, pokazaną z widoku pierwszej osoby, w której łazimy po labiryncie, szukamy pułapek, tajnych przejść itd. Przypomina to trochę co lepsze zadanie logiczne z Legend of Grimrock, jednakowoż wykonanie zostawia troszkę do życzenia. Pierwsze, co muszę zaznaczyć, to że rozgrywka tak naprawdę toczy się nieco szybciej niż to, co widzicie na filmie. Nie wiem dlaczego nagrało mi się to w nieco zwolnionym tempie. W każdym razie myślę, że dobrze oddaję grę, więc nie zmieniam tego. Mamy tutaj 5 etapów, na każdym 4 poziomy, co daje w sumie 20 poziomów do przejścia. Na początku jest fajnie, mamy tutorial, poznajemy co oznacza wielkie oko leżące na środku sali, czy też teleporter, jak wyglądają fragmenty duszy, mają one kształt kostek. A potem niestety zaczyna się robić troszkę irytująco. Dlaczego? Po pierwsze, nie mamy tu żadnego intra wyjaśniającego, skąd wzięliśmy się w tym labiryncie, kto rozbił duszę i właściwie po co musimy ją złożyć. Rzecz druga to dość niewygodne sterowanie. Nie ruszamy się tu niejako realistycznie, ale mamy po prostu pola i przesuwamy się krok do przodu, krok w bok i tak dalej. Myszką możemy ruszać głową. Niestety w takiej grze powinno być sterowanie z klawiatury. Tutaj natomiast musimy klikać myszką w każdym kierunku, co powoduje, że gra zmienia się w festiwal klikania i zaczyna być to po jakimś czasie naprawdę irytujące. Same zagadki nie są złe, jednak po jakimś czasie zaczynamy być znudzeni brakiem nowych rozwiązań. Na każdym etapie praktycznie to samo. Kostki są rozrzucone i mamy kilka zmienników w rzeczywistości. Gdy klikniemy, niektóre ściany znikają, inne się pojawiają. Musimy po prostu chodzić po każdym etapie, znajdywać te przełączniki i wtedy mamy dostęp do kostek, które są w innej rzeczywistości ukryte. Podchodzimy, przełączamy, zbieramy kostki, wracamy, przełączamy, zbieramy pozostałe, no i na tym to polega. Oczywiście im dalej, tym etapy są bardziej rozbudowane, ale mówię, kto przejdzie pierwsze 3 etapy, to praktycznie pozna już całą grę. Zmieniają się co prawda otoczenia, mamy jakieś tam ładne trumny, halucynogenne grzybki, ale zaskoczeń w dalszych etapach gry nie ma żadnych. Gra miała potencjał, jednak myślę, że jej twórcy powinni bardziej starannie dozować elementy gry, wtedy może dostałaby lepszą ocenę. Na razie daję jej, no, minus 3 na 6. I podsumujmy. Plusy to klimat gry, który naprawdę jest dosyć udany. Do minusów natomiast zaliczę sterowanie i brak jakiegokolwiek wstępu. Kto chce, może nabyć tą grę na Gamers Gate, nie jest droga. Ale mówię, można się znudzić dosyć szybko.